Witajcie kochani, dzisiaj styczniowy Glossy Box, jeszcze świeże cieplutki, prosto od kuriera. Także nie zaglądałam, nie wiem co tam jest, będę otwierać przy Was. O, i widzę, że zmieniliśmy kolor pudełka. Zobaczcie, srebrne. I zobaczymy, co jest w środku. Ach. Pudełeczko wygląda tak. Znowu jest bardzo ładnie zapakowane. Jeżeli oglądaliście grudniowy filmik, to też pudełko bardzo ładnie wyglądało. Rozpocznij rok z Glossy Box. Początek roku to czas noworocznych postanowień oraz karnawałowych imprez. To również idealna pora na to, żeby zadbać o siebie. Glossy Box życzy Ci szalonych imprez do białego rana. A jeśli po tak zwariowanej nocy będziesz miała problemy z zaśnięciem, pomoże Ci nasz prezent maseczka do spania. No więc otwieramy. O, jak słodko, zobaczcie. Glossy Dreams. Zawsze chciałam mieć coś takiego. Zawsze mi się wydawało to w podróży przydatne, w samolocie albo gdzieś. Zawsze chciałam to mieć, ale nigdy jakoś sobie sama nie kupiłam, ale fajnie. Słodkie to jest. Lubię takie gadżety, bardzo fajnie. I teraz co my tu mamy? Wezmę sobie moją ściągę. Pierwsza rzecz. A, pierwsze dwie rzeczy. W woreczku już widzę, tak ładnie zapakowane. O. I to jest Blue Marine i to jest żel do kąpieli i balsam do ciała. Oba mają po 30 ml, czyli całkiem ok, ale już widzę, że słuchajcie, pełna pojemność to jest 200 ml i żel pod prysznic kosztuje 130 zł, a balsam 150. Nigdy w życiu nie zapłaciłabym 130 zł za żel pod prysznic, no sorry. Także fajnie, że będzie można przetestować, ale na pewno tego nie kupię, na pewno, na pewno, na pewno. Zobaczymy, jak to pachnie. O, jest zapakowane. To może nie będę tego otwierać. Przypuszczam, że to jakoś ładnie pachnie, bo to jest chyba, tak mi się wydaje, odpowiednik jakiegoś zapachu perfum, ale nie wiem, jak wiecie, to napiszcie w komentarzach na dole. To są te dwie rzeczy. Kolejna rzecz, muszę tu wydłubać, to jest róż w odcieniu Glossy Pink. To jest róż Kriolanu. W którymś pudełku była szminka Kriolan dla Glossy Box i też w kolorze Glossy Pink. I wydaje mi się, że to jest bardzo podobny kolor. Bardzo ją lubię, jest bardzo fajna. O, a ten róż wygląda tak, tu kamera dosyć go rozjaśnia, chociaż zaraz zobaczymy, zrobimy swatcha, ale jest kremowy, fajny. O, bardzo ładny, ja uwielbiam taki kolor takiej laleczki porcelanowej, bardzo ładny. Myślę, że będzie fajny i dla blondynek, i dla brunetek. Nie wiem, czy Wy to widzicie. O. Bardzo fajny, ja zaraz sobie go użyję. Na sobie. Bardzo lubię takie kolory. Bardzo, bardzo, bardzo. No i Kriolan, dobra firma. I to jest pełen produkt. 50 zł za 2,5 gramy. Ok, bardzo fajnie. Kolejna rzecz. To. Tak, to. Schwarzkopf Professional, maseczka do pielęgnacji końcowej. BC Oil Miracle. I to jest takie małe pudełeczko. To ma 5 ml. I to jest chyba coś na zasadzie jedwabiu do włosów. O, w takiej małej, śliczna buteleczka. Tak to wygląda. Zaraz zobaczymy. To jest... zawiera składniki odżywcze i tłuszcze nienasycone, pochodzące z olejku arganowego, cenionego za właściwości przeciwutleniające, wyparowujące formuła rozprzestrzenia cienką warstwę olejku, która intensywnie wchłania się, zapewniając odżywienie i efekt nielekturyzujących się włosów. Pełen produkt 100 ml, 90 zł.
fajnie, bo takie rzeczy to naprawdę wystarczy kropla, tak jak są te małe pojemności jedwabiu. Więc myślę, że fajnie. Też w jakieś podróże można będzie ze sobą zabrać. Także fajnie, z chęcią to przetestuję. I ostatnia rzecz to jest pełen produkt i to jest Sequence. I to jest serum liftingujące. To jest pełen produkt, 30 ml za 60 zł. Tak wygląda i zobaczymy. Już przy pierwszej aplikacji widocznie wygładza, napręża i ujędrnia skórę, dając efekt szybkiego liftingu. Stosowany systematycznie znacznie zmniejsza powierzchnię i głębokość zmarszczek. Przywraca zmęczonej skórze świeżość i promienny wygląd. Może być stosowany jako baza pod makijaż. Ja bardzo lubię takie kosmetyki. Wiecie, że pielęgnacja zawsze najbardziej mnie cieszy. Właśnie taka do twarzy, jeszcze serum i liftingujące, to dla mnie super. Także bardzo, bardzo się cieszę z tego. No i co? I to już jest wszystko, co jest w styczniowym pudełku. I powiem Wam, że no bardzo fajnie. Znaczy tego na pewno nie kupię. Zresztą nie będę się kolejny raz wypowiadać, wiecie co sądzę na temat balsamów i jeżeli pod prysznic. Przyda się w podróży, bo to taka... No 30 ml to już jest taka ok pojemność. Pewnie ładnie pachnie. Bardzo mi się podoba róż. Bardzo mi się podoba maseczka. Bardzo, bardzo kocham takie gadżety. I chętnie przetestuję ten olejek. Także wiecie co, pudełko uważam za bardzo udane. Styczniowe. Ładnie wygląda, ładne takie srebrne, ja uwielbiam te pudełeczka. Ładnie zapakowane, no, to jest taki gadżecik. Po raz kolejny nie pytajcie mnie, czy warto, czy nie warto. Jeżeli macie ochotę subskrybować, to decyzja należy do Was. Teraz można sobie zamawiać stare pudełka, także możecie sobie obejrzeć recenzję którąś z moich recenzji jakiegoś pudełka. Jeżeli któreś szczególnie Wam przypadło do gustu, to możecie sobie zamawiać stare pudełka, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie. Myślę, że to pudełko za 49 zł zdecydowanie się opłaca, bo już sam róż to serum, to jest, żeby Was nie skłamać. No róż to jest 50 zł, bo 50 zł, a serum 60, także no pudełko, jeżeli chcecie przeliczać, to na pewno w tym miesiącu się opłaca, więc jeżeli akurat takie produkty Wam są potrzebne albo macie ochotę spróbować, to ja Wam polecam i uważam, że warto. Także ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, dajcie znać, co sądzicie o tym pudełeczku, no i co, trzymajcie się ciepło, pa pa!